Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Nowe umiejętności i międzynarodowe kontakty. Rozmawiamy o warsztatach Handicrafts Freaks, które odbyły się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie. Co najbardziej podoba Ci się w tych warsztatach? Bardzo podoba mi się wszystko, czego nas tu uczą. Potem dają nam możliwość kreatywnego działania, wymyślamy coś i robimy. Wszystkie warsztaty są dla mnie nowe, szycie, dekupaż. Szycie jest świetne. Dziś szyliśmy lalki, wczoraj wyszyłam baletnicę na torbie, która posłuży mi za poszewkę na poduszkę. Która technika przypadła Ci do gustu? Quilling był bardzo fajny, ale myślę, że wolę szycie, bo można w nim wykorzystać materiały, które znajdziemy w domu i z nich może powstać coś ładnego. Co Twoim zdaniem to daje, ten kontakt z obcokrajowcami? Na pewno poznajemy też ich kulturę, naszych przyjaciół z innych krajów, bo mamy tutaj też takie wieczory międzynarodowe, kiedy każda grupa tak opowiada o swoim kraju, o swojej narodowości. Smakujemy innych potraw, rozmawiamy, staramy się rozmawiać przede wszystkim po angielsku, ale uczymy się też obcych języków naszych przyjaciół. Te warsztaty przełożą się w jakiś sposób na Twój taki własny rozwój i zawodowy rozwój także? Na pewno. Certyfikat, który będzie w CV jako takie potwierdzenie tego, że jednak mam jakieś umiejętności, wiadomo, artystyczne, które tutaj nabywam, zdolności, że tak powiem, manualne, dekupaż, quilling, takie różne techniki naprawdę, które można wykorzystać jak najbardziej, nawet samemu założyć sobie taką małą własną firmę, sprzedając właśnie kartki świąteczne, jakieś skrzynki właśnie ozdobne, które naprawdę, jak się postara, wyglądają bardzo pięknie. Zajęcia te typowo artystyczne to jedno, warsztaty to jedno, ale uzupełnieniem tej Waszej tygodniowej działalności, tego projektu jest również taki blok konsultacji z doradcą zawodowym. Jak to tym młodym ludziom jest w stanie pomóc? No na pewno pokażę drogę do swojej przyszłej kariery. Pomoże im się otworzyć, poznać może bliżej siebie, swoje zdolności, umiejętności i ten doradca zawodowy na pewno ich pokieruje w tą stronę, którą powinni pójść. Co ważne, ta inicjatywa zrodziła się tak naprawdę tutaj w OSIW w Mrągowie, dzięki grupie fajnych, kreatywnych, młodych ludzi. Gdzie można szukać informacji, jak taki młody człowiek może skorzystać z pomocy programu Erasmus+, no i docelowo komendy OHP w Olsztynie? Ten projekt został sfinansowany z programu Erasmus+, także wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej programu Erasmus+. A my zapraszamy młodych ludzi, którzy są właśnie z Mrągowa, czy też z okolicznych miejscowości, czy też z Olsztyna do nas. Jak najbardziej można się z nami skontaktować. My powiemy co i jak, gdzie takie informacje i jak należy projekt napisać, żeby po prostu dostał dofinansowanie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv